przeznaczona dla wszystkich krajów arabskich. A ponieważ jest to po arabsku, więc ja nie chwytam, nazwijmy to, co jest tam na tej stronie, bo... Holokaust w liczbach. إبادات الكارثة أكثر من 6 مليون يهودي ما يعادل 63% من يهود أوروبا. دبش Polska na czele krajów europejskich, w którym mordowano Żydów. Musiałbym przeczytać całość, zanim zaczniemy mówić, bo możemy przez to inny odcień tego, co jest naprawdę napisane, albo wytworzymy po prostu ten. Natomiast jest wyraźnie napisane, że Polska na czele krajów europejskich, w którym mordowano Żydów. Co właściwie można powiedzieć? Prawda. Polska na czele krajów europejskich, którym faszyści zabijali Żydów. Ale można to jednak ci, którzy... A jest tam mowa o faszystach, może? Czy nie? Niestety nie. Ale każdy Arab, który to czyta, pomyśli, że to Polska zrobiła. Przy odrobinie złej woli można pomyśleć, że w Polsce na więcej Żydów zginęło właśnie dlatego, że byli w Polsce. Nawet nie przez złej woli. Wystarczy ignorancji. Mało wiemy o Polsce. Że w Polsce... Tak. No, także... Tak, dlatego mówię, że nie chciałbym teraz o tym mówić, żeby nie powiększyć... Polska to po arabsku Polanda? Tak jest. Czyli Poland, tak? W języku arabskim nie ma litery P. Tak jak, nie wiem, w języku polskim nie ma litery KAF. Adam, to ja się podejmę wolnego tłumaczenia, bo mam takie. A ty powiedz, czy ono jest słuszne, nie wrabiacze jedno. Nie, no nie wrabiamy. Polanda jest na szczycie krajów europejskich w eksterminacji największej liczby Żydów, których liczba sięgnęła 3 miliony, co równa się więcej niż 90% z Żydów, którzy ją zamieszkiwali. Tak jest. Jaka tutaj jest zła wola, jeżeli chodzi o tłumaczenie tego tekstu? Znaczy, i powtarzam, to niekoniecznie jest zła wola, może być ignorancja. Ignorancja, ale też jest zrozumienie. Ale tego nie mówmy o tłumaczeniu. Mówmy o tym, który napisał, a nie o tłumaczeniu, bo tłumacz. Nawet jeśli się myli, powinien mieć kogoś, kto robi korektę. Więc ten, który napisał, miał złą wolę, czy nie, to nie wiem. Jakbym czytał, to nie czytał po hebrajsku już. Oczywiście. Natomiast... Wiecie co, jak to każde media na świecie, sensacja jest ciekawsza. Możliwe, że już jak czytamy dalej wewnątrz, okaże się, że jest wyjaśnienie. Natomiast tak jak to jest napisane, to jest ewidentnie, każdy Arab, który to przeczyta, który nie zna historii Polski, powie, aha, te Polaki zabiły 3 miliony Żydów, co było 90% polskich Żydów, czyli właściwie Polacy zabili wszystkich Polaków żydowskiego wyznania. I to jest przykre. No i teraz czy to pytanie, czy to jest ignorancja, czy to jest celowe działanie? No musiałbym wiedzieć, kto to napisał. Ojciec Mariusz to przyniósł, to ojciec Mariusz pewnie wie. No ja to otrzymałem ze strony Izraela właśnie. Ściągnięte ze strony MSZ-u izraelskiego dla krajów arabskich, więc jest to raczej wiadomość autoryzowana i to ludzie z Bliskiego Wschodu przysłali, zostali zapytali, co wyście z tymi Żydami robili. No to dlaczego do ojca wysłali po arabsku? Ojciec Mariusz jest multilingwista i on wszystko wie. Ponieważ wiedzieli, że ojciec Mariusz, co prawda... Konsultuję się z Adamem Abdelarem. Pan współpracownikiem nie był, ale zna takich, którzy znają. No jak to z tymi TV w Kościele Katolickim jest, proszę. Tego nie znam, powiedz. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że jest taka teoria prawnicza, która mówi o tak zwanych społecznościach doskonałych. Przy czym doskonałość to nie chodzi, że one są perfekcyjne w wykonaniu, tylko znaczy autarkiczne, samowystarczalne w, nazwijmy to, w zarządzaniu. I zawsze tradycyjna nauka społeczna mówiła, że społecznością doskonałą, czyli jakby samowystarczalną, to jest państwo. I Kościół w innym znaczeniu. To jest państwem w państwie. Dokładnie. I teraz Kościół ma istnieć jakby sam w sobie, w sensie bez podpórki państwowej, a państwo ma istnieć bez potwórki kościelnej. Jeśli chodzi o mnie, to chyba troszeczkę ojciec już ten temat rozmywa. Nie, zobaczcie. Ja powiem tak, była instrukcja dla spowiedników, a umówmy się, że jeżeli przychodzi petent, jak to ojciec ładnie go przed chwilą... Penitent.
Penitent, nie petent. No dobrze, niech będzie. Skruszony grzesznik ładnie. No bo petent to do urzędu przychodzi, to niech będzie penitent. No i klęka w tym konfesjonale. To przecież to jest takie osobowe źródło informacji. Tylu ciekawych rzeczy się można dowiedzieć. Zaraz. Że aż grzechem byłoby później nie wykorzystać. Co pan redaktor ma na myśli? Ja nie myślę w ogóle. Panie redaktorze, przede wszystkim, jakby być temat już od wiele lat był walkowany, na temat tajemnicy spowiedzi i jest nawet Jan Nepomucen, którego próbowano jeszcze wydobywać z tajemnicy spowiedzi. No i on ochronił. Jest wielu takich, którzy chronią i to jest jakby pod ekskomuniką, więc z tego, co mi wiadomo, że naprawdę nawet z dokumentów IPN no, nie wynika, jakby służby specjalne posługiwały się tajemnicą spowiedzi z podstawowego powodu, że miały równoległe źródło informacji. Nie było potrzeby do tego sięgać, ponieważ to by komplikowało sprawę. Zaraz, co miałeś powiedzieć, że nie było wśród księży katolickich współpracowników SBC? Nie, ja tego nie mówię. Ja tylko mówię, że ci, którzy byli SBK-ami wśród ludzi w kościele, w kościołach ewangelickich, prawosławnych i tak dalej. Nie musieli korzystać z tajemnicy w spowiedzi, bo wiedzieli o swoich parafianach. Dużo więcej. On księdzu i tak powie wszystko. Oczywiście. Niekoniecznie. A ksiądz jeszcze na własne oczy podczas kolędy mógł zobaczyć, nie? Milion rzeczy. A poza tym, panie redaktorze, robili razem. Przecież ci, którzy byli w SBC, byli najbardziej antykomuniści. Oni tu, hurra, żeby ściągnąć koło siebie ludzi i zobaczyć, kto jest kto. Wiadomo, że nazwijmy to SBC, na całym świecie teraz i wtedy są tacy sami, mają te same metody, nie da się inaczej. No i wśród tych metod naprawdę raczej nie figuruje wydobywania tajemnicy ze spowiedzi, bo to można uzyskać na wiele innych sposobów bez łamania tego. Zostawmy w świętym spokoju tych spowiedników. Miał tu ojciec nazwiskami sypnąć i co? Jak to? Nie, wcale nie miał. Panie redaktorze, już tyle tych list różnych... Go bronić przed tym redaktorem, bo już tyle tych list, jakby można powiedzieć, tak, no publikowano. Rozpoczynając. Tak. No jeszcze wcześniejszy, jeszcze Macierewicza tak, był. Tak. Więc i każdy może sobie w tej liście sprawdzić. Poza tym każdy może sobie zaaplikować do IPN-u wiadomości na swój temat, swojego życiorysu i tam dostanie listę. No to po tylko co? Bałbym się to zobaczyć. Tylko... To już według... Ja mówię, że może, nie musi, nie? Więc jakby... Zobaczy, że na przykład najbliższe mi osoby okazało się, że mnie oszukiwały wtedy. No to jest skubeł zimnej wody, gdy chodzi o roztropność. Absolutnie nie chcę wiedzieć. Staram się być roztropny właśnie. Nie chcesz wiedzieć. Dlaczego nie? Czy boisz się tej reakcji, która by nastąpiła w tobie? Tak. Tak. Jaka byłaby twoja reakcja? Nie chciałbym nikomu mieć za złe. Zrobię to, co muszę. Odpowie za to kiedyś. Ja i tak przeżyłem, jest mi dobrze. Jeśli cokolwiek powiedziałem i on to donosił, to ja powiedziałem z moim przekonaniem, jestem za to odpowiedzialny. A byłeś inwigilowany, wiesz czy nie wiesz? No, na pewno jestem i byłem. To byłoby głupotą mnie nie inwigilować. Aby kraj był bezpieczny, trzeba sprawdzić wszystkich. A jak ktoś wygląda na tak bardzo fajnego, a za takiego uważam, że... Tak. To trzeba zobaczyć. Do czego wszystkiego cery ma jeszcze smak, bo nie. Zaraz. Ja bym też zwrócił uwagę. On jest taki bez... Panie redaktorze, chwila, bo tu musimy jeszcze pewne rzeczy doprecyzować. No właśnie, ja jestem za tym doprecyzowaniem. Nie ma być lista i nie ma tej listy. Proszę spokój. Miały być nazwiska i nie ma. Sensacja, tylko sensacja. Widzi ksiądz. Otóż, moment. Ty właśnie czerpię całe życie. Gdyby Ubecja zajmowała się wyłącznie inwigilowaniem, szpiegowaniem, no to bylibyśmy już w raju. Oni zajmowali się jątrzeniem, prowokacją, podrzucaniem fałszywych powodów, na przykład dowodów. Tak jak na przykład w przypadku księdza Popiełuszki, to widać dobrze na różnych historiach. I oni nie zajmowali się wyłącznie, nazwijmy to, no, skanowaniem informacji, tylko intrygowaniem, czyli jakby robieniem fałszywek i niszczeniem tkanki społecznej. Są na to bądźmy sprawiedliwi. Niektórzy z nich tak robili i ja znam takie przypadki i sam byłem jakby to być namawiany, żeby na kogoś mówić rzeczy, których nie było. Natomiast znam co, i mogłeś przez to w Totka wygrywać, czy coś innego proponować? Proponowano mi jako sportowiec, że będę trenował ludzi, że będę miał piękne mieszkanie. Wtedy mieć piękne mieszkanie, ileś tam. Niektórzy musieli mieć takie metody, bo widocznie byli za mało inteligentni.
jeżeli starsza. To trzeba na poprawkę nałożyć, żeby ich nie ma. Natomiast znam ludzi, którzy pracowali w tych służbach i naprawdę nie znam bardziej uczciwych ludzi na świecie. Oni byli przekonani, że pracują dla swojego kraju. To za mało być przekonanym. Trzeba jeszcze być w prawdzie i nie szkodzić innym. Dokładnie ten otóż sam temat. O tych mówię, że nigdy nie szkodzili, jeśli coś było zawsze nie szkodzili, tak. To... Zawsze szkodzili, bo tak, przekazanie ja wiem, jak informacji. Jak komunizmu, to przelewa to na osoby. Ale nie dotyczy to samego komunizmu, każdego systemu totalitarnego. Znam dzisiaj redaktorów, którzy pracują w takim, nie w innym radiu, i że robią uczciwie, co myślą. Za 20 lat, jeśli ktoś będzie nas oskarżał, że byliśmy, nie wiem, po jednej ze z dwóch stron, powiem, ten człowiek robił to z przekonania. To za mało. Bo kochał Polskę. To za mało. Powiedzą, że ojciec Mariusz w takim razie za mało, bo nie jest w prawdzie. Za 30 lat powiedzą, właśnie, że to my nie byliśmy w prawdzie. O to chodzi. Właśnie ja oddzielam człowieka od jego służby, od jego pracy, jak on się zachowuje w tej pracy, bo ja mówię, osobiście znam człowieka, który został w końcu stamtąd wyrzucony, bo pracował naprawdę albo nie. On uważał, że jest, był wysokim oficerem i że nie będzie się imał świństwami. No i skończył źle. I dla takich ludzi mam więcej szacunku niż dla tych, którzy byli przeciwko na przykład komunizmowi, choć sami nosili kiedyś legitymację i jak to się zmieniło, pierwszy rzucili i przysięgam, są codziennie w kościele z nami. No, w świętej pamięci biskup Ignacy Dokarczuk miał taki fajny zwyczaj. Intonował zawsze w kościele kolejne zwrotki Boże coś Polsko. Mm. Zgadnijcie, ile osób znało te zwrotki. No, nie wiem. Były sporadyczne głosy, które się odzywały gdzieś tam w nawach, ale biskup Tokarczuk miał też taki piękny zwyczaj, bo to wtedy były magnetofony, takie kasetowe. I robił przerwy. Po 15 minutach na chwilę, po 30 minutach. Na zmianę kasy. Oczywiście, że tak. Ale tutaj, jeśli chodzi o to, to ważny jest element, że na przykład był taki Szaweł, który w ogóle prześladował chrześcijan i gdy się nawrócił, to nadrabiał to. Więc tak. Zawsze mamy szansę do nawrócenia tak i popieramy. Życia mówili, że to inaczej nie za bardzo się tam spotykało z niektórymi. Prawda? Znaczy, do końca życia był w tym cieniu tego zbrodniarza i nie wszyscy szli za nim po prostu. No, ale i tak jest naturalne. Do Nowego Testamentu. Ale, oczywiście, ale wiemy, że no tak to jest. Choćby najlepsze chęci, choćby najlepsze nawrócenie, że tak powiem, to jednak ludzie będą go oceniali przez pryzmat tego, kim był. I na szczęście i dlatego chrześcijańscy staramy się pracować na chwałę Bożą, bo jeszcze nigdy się nie narodził taki, który by wszystkim dogodził. Natomiast nawet wracając Jezus. Do tematu, który wcześniej padł, mianowicie, że nie wystarczy działać coś w szczerości serca, w głębokim przekonaniu. Innymi słowy... Czy moglibyście mi pomóc, bo nie chciałbym być nadawczywy? Mm-hmm. Ojciec Mariusz sam się prosił, nie powiedział, wracając do tematu. Ale wraca do tematu jakiegoś pobocznego. Otóż list do Rzymian mówi wyraźnie... A propos listów, właśnie, o tę listę temu nam chodzi. List do Rzymian mówi, że nie wolno dobrych... A teraz są do Brukseli. O właśnie, a propos listów do Brukseli. Pewien eurodeputowany, który miał taką przygodę ze Zbecją, pisze kolejne listy. Do? No, do Brukseli i nie tylko, no. To dobrze świadczy o nim, czy nie? Moim czy to zdaniem. Jest taka natura człowieka, z której się nigdy człowiek tej natury nie pozbędzie? A pracowity jest. Pastorze. No jest erudytą, no i też lubi sztukę epistolarną, jak hrabia Krasiński, no na przykład. Znaczy, ojcze Mariuszu. No, listy... Ale ojciec o kogo chodzi, nie czy wiem, nie wiem, nie jestem o kurą, natomiast list sam w sobie może być dobry, zły, to zależy, co tam jest w środku i kto pisze i do kogo to się pisze. List do Rzymian. Dla niektórych dobry, dla niektórych zły. Oczywiście. A co dopiero do Tesalonicza? Ten to dopiero jest, a zwłaszcza drugi. Więc tutaj no trudno mi a priori, ja już mam maile, a lista, no to też jest list tylko elektroniczny, więc trudno tutaj z góry a vista oceniać, bo nie wiem o co chodzi, no. Z tym, no jak o co chodzi? No chodzi generalnie o to, że jest bardzo źle, no. Nazwiska. I że będzie już tylko gorzej. Czyli, że ktoś donosi. O, wielki ajwaj, donosi od razu. Moment, chwila. Aha, no tutaj, właśnie. Jeśli on pisze list typu skarga, no to każdy ma prawo do skargi, byleby ta skarga opierała się... Skarga nadzwyczajna właśnie ma zostać usunięta z tych reformujących sądownictw. To jest inny ponoć temat. Ponoć taki jeden z warunków postawiła Komisja Europejska i ponoć trzeba go będzie wdrożyć.
no to już jakby prawodawcy niech nad tym debatują pro i kontra. Natomiast jeśli skarga jest uzasadniona merytorycznie, jeszcze jest we właściwym trybie, nazwijmy to, przekazywana, no to trzeba pouczyć tego, nazwijmy to, skarżącego o właściwym trybie. Pouczyć go. Wiecie co, to jest bardzo ciekawy temat. To właśnie dopiero teraz to jest bardzo ciekawy temat. Ile biednych ludzi odbija się o takim przepisie, bo biedna pani, nie wiem, emerytka, nie widziała, że ma tylko 7 dni. Albo dla niej 7 dni to jest ogromnie mało, bo nie zdąży pozbierać 200 zł dla adwokata. Czasami ten tryb jest tak bezwzględny. Otóż nie jest tak, jak mówisz. Otóż jest tak zwany kodeks postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że jeśli się petent, nie mylić z penitentem, udaje do urzędu, to w urzędzie urzędnik bądź radca prawny ma obowiązek prawny udzielić mu... Udzielić mu odpowiednich informacji, ale gdyby zaniechał i gdyby ten petent doznał szkód z powodu nieświadomości prawnej zaniechanej przez tego urzędnika, to to jest po karze podlega. Więc wystarczy, żeby ta biedna pani, która ukarała tego urzędnika i nic z tego nie miała. Udała się do instytucji, które wspomogą jej napisanie właściwej skargi na danego urzędnika ze wspomnieniem tego kodeksu postępowania administracyjnego. Ja mam jakiś taki... My często mówimy o innowacji, prawda? I zaczynam myśleć, dlaczego innowacja nie wchodzi w nasze mózgi, tylko w komputery i w nowe gadżety. Czemu państwo nie weźmie na siebie odpowiedzialność za załatwianie takich rzeczy bez tej pani, bez jej udziału? Należy jej czy nie? Należy. Nie przyszła po to. Halo, proszę pani, pani się należy. Nie może być państwo, które... Przepraszam... Któremu się uda, że ktoś nie wie, ale ktoś wie. Zabrać własnemu obywatelowi. Uda się na nieświadomości obywatelskiej. Jest XXI wiek i byłaby piękna zmiana. Już nie mamy tylko komputery, już mamy tak i ten. Naprawdę wystarczy jeden program, który by zintegrował mnóstwo innych tych. I przypisze, pani się należy to, to, to i to, bo na przykład dostała rentę, a jak dostaje rentę, może jeszcze dostać 250 zł na lekarstwo. Pach, przypisane. Ona nie musi iść, stać w kolejce, żebrać o swoje, trafić na jakąś urzędniczkę, która ma zły humor. To jest brzydkie. I ja bym to stosował w szpitalach. Ja widzę kolejki naprawdę po 200 osób chorych. Załóżmy, że 1/10 tych chorych ma bardzo obniżoną odporność. Nie wiem, mają raka, mają bla, bla, bla. A osoba, która trzecia stoi przed nią, ma tylko grypę. I mamy chorego z głowy jednego. Bo przyszedł ktoś i musiał stać obok chorego w kolejce przez pół godziny. A co to za problem zrobić na czas? Czemu ludzie przychodzą do szpitala rano i siedzą 3 godziny, bo oni muszą oddać krew? I teraz czekasz, aż krew pójdzie do laboratorium i wróci, ci się to. Kochani, czas właśnie na innowacje. I w naszych myślach? I wtedy używać te gadżety naprawdę mądrze. Piękna pojęta tego naszego dzisiejszego spotkania, naprawdę. To jak to było z TW w kościele protestanckim? Oczywiście, że też byli informatorzy i byli współpracownicy i to było osoby świeckie. I zawsze tak będzie. Osoby świeckie, osoby duchowne. Oczywiście, że tak. Tak było, tak. Mam nadzieję, że nie jest, mam nadzieję, że nie będzie, ale za minione jego systemu tak było. No i to trzeba. To co, ojciec Mariusz Bigiel nam coś powie na koniec, czy nie? Na jaki temat? No proszę. Nazwiska. Nazwiska, kontakty, proszę ojca. Twardzie. Bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Elwira Kaganowicz, witam w programie Na Zdrowie. Nie ma chyba nic bardziej naturalnego niż oddech. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi, które możemy wykorzystać do poprawy jakości naszego życia. O tym, jak poprawić zdrowie, kondycję i nastrój, powie nam pan Grzegorz Pawłowski, autor książki Oddech, oddychaj świadomie, żyj pełniej.
Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu. Zacznijmy może od tego, od czego rozpoczął pan swoją książkę, czyli spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czym jest oddech w naszym życiu. Oddech ma tak dużo ról, jest tak esencjonalnie ważny dla nas. Powiedziała pani, że jest narzędziem, ale jest też przede wszystkim naszą główną pokarmą. Odżywia naszą sferę fizyczną. 70% energii czerpiemy przede wszystkim z oddychania. Dopiero na drugim miejscu jest jedzenie. Możemy powiedzieć, że jemy oddech też, żeby dobrze funkcjonować. Też większość toksyn, też około 70% toksyn usuwamy przez oddech. Główny kanał pozbywania się niepotrzebnych rzeczy z naszego organizmu. Oddech też odżywia naszą sferę uczuciową, emocjonalną, żebyśmy byli istotami czującymi, żebyśmy czuli swoje uczucia, nastrój, emocje, potrzebujemy tym oddychać. Jeżeli nie chcemy czuć, wstrzymujemy oddech. Ale zasadniczo, jeżeli chcemy być w dobrym nastroju, doświadczać pożądanych uczuć, potrzebujemy też nimi oddychać. Trzecią sferą, którą zasila oddech, jest nasz umysł. Sam mózg, w którym umysł się znajduje, potrzebuje około 1/4 ilości tlenu z naszego oddechu. Tak żebyśmy myśleli jasno, żebyśmy byli kreatywni, żebyśmy widzieli szeroko, mieli zdolności analityczne, syntezujące i cieszyli się właśnie tym jasnym umysłem, potrzebujemy też go dotleniać. Czwartą sferą jest sfera naszego ducha i też żebyśmy byli połączeni ze swoją intuicją, ze swoją kreatywnością, właśnie taką płynącą, taką jakby odgórną, takimi naszymi najbardziej ludzkimi jakościami, też potrzebujemy tą sferę zasilać oddechem. W wielu starych językach słowo oddech i duch jest jednym i tym samym słowem. Nie potrzebowano tego rozdzielać. Tak jakby rozumiano, że jakość ducha w człowieku, jego witalność, jego potencjał zależy od tego bardzo, jak człowiek oddycha. Tak w skrócie. Tak w skrócie. Na czym polega praca z oddechem? Właśnie praca z oddechem jest rozumiana na dwa sposoby. Taki potocznie raz, jak ktoś myśli o pracy z oddechem, to myśli o jakichś ćwiczeniach, o jodze, o jakichś ćwiczeniach medytacyjnych albo czymś ze sztuk walki. I to jest jedna ważna sfera. Ale dużo ważniejszą sferą jest to, że oddech może nam pomóc bardziej być w połączeniu ze sobą, bardziej żyć swoją pełnią, niejako nie używając nawet technik, ale bardziej wracając do swojego naturalnego oddechu, od którego większość ludzi odeszła przez dojrzewanie, przez stresy życia. Ten oddech spłyciliśmy, odcięliśmy się od oddechu, a jednocześnie odcięliśmy się od ważnych sfer siebie, od doświadczenia siebie w pełni. Stąd też dużo różnych dolegliwości, których doświadczają ludzie. Myślę, że dużo depresji też z tego się bierze. Mówi się, że co trzecia osoba dzisiaj na świecie doświadcza jakiegoś stanu depresyjnego. Myślę, że jest to bardzo połączone też z tym, jak zasilamy nasz organizm oddechem. Większość ludzi używa oddechu tak, żeby przetrwać, żeby przeżyć i jechać na takim średnim poziomie energii, trochę takim, nazywam takim stand-by'u, a oddech nam oferuje dużo więcej. Wspomniał pan o tym i opisuje pan w książce również cztery sfery człowieka, które zapewne powinny znajdować się w równowadze. Jak najbardziej. Wróćmy do tych sfer i chciałabym, żebyśmy troszeczkę pogłębili ich znaczenie. Słowo powinny to jest takie daleko idące słowo. Mamy tendencję jako ludzie, żeby coś ciągle poprawiać, coś jest nie tak. Wszyscy ludzie, tak to tłumaczył też Carl Gustav Jung, wszyscy są w równowadze, w pewnej równowadze. Ale jeżeli na przykład sfera emocjonalna jest wytłumiona, czegoś nie chcemy czuć, a większość ludzi tak funkcjonuje, że odcina się od połowy swoich emocji, swoich uczuć, które są po to, żeby je czuć i żeby nam dawać energię też, odcina się od tego, czegoś tu brakuje, to jest jakaś nadwyżka, się pojawia na przykład fizycznie, prawda? Może to być jakąś też dolegliwością, na przykład jakimś dyskomfortem fizycznym albo czymś bardziej konkretnym w ciele. Jeżeli za dużo myślimy, a myślimy i żyjemy głównie przez głowę, też to jest kosztem na przykład naszej sfery, naszego ducha. Także, ale zasadniczo biorąc to jako całość, to jest pewnego rodzaju równowaga. Czy dla nas najbardziej optymalna? Niekoniecznie właśnie. Jeżeli te sfery wracają do takiego, powiedzmy, myślę, że o to pani pyta właśnie, tego, żeby było porówno ich w naszym życiu, wtedy całość nas rozkwita, jest właśnie szczęśliwa, radosna i czujemy, że żyjemy pełnią życia.
Okazuje się, że przeciętny człowiek oddychając używa 1/3 objętości płuc. Pomyślałam sobie, że skoro natura wyposażyła nas w pojemniejsze narzędzie, dlaczego nie wykorzystujemy go w 100%? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Wszystko prowadzi do tego, że zasadniczo przyczyną tego jest nasz umysł, który i nasze wychowanie, nasza edukacja, to jak od pierwszych chwil naszego życia jesteśmy instruowani, trenowani wręcz w tym, żeby radząc sobie z uczuciami, a właśnie chodzi o sferę emocjonalną, uczuciową, której umysł nie dopuszcza w znacznej mierze, żebyśmy czuli w pełni siebie, powoduje to, że poprzez umysł odcinamy się od części swoich uczuć, emocji i w związku z tym, żeby ich nie czuć, wstrzymujemy oddech właśnie. Bardzo interesująca jest zamieszczona przez Pana najnowsza wersja piramidy żywieniowej, którą przedstawił Pan w książce. Przyznam, że tego modelu wcześniej nie znałam. Powiedzmy, jak powinna piramida wyglądać, abyśmy mogli żyć zdrowo oczywiście. Dwie takie najbardziej popularne piramidy zdrowego żywienia, czyli one są związane z jedzeniem. To jest piramida sprzed iluś lat, piramida WHO, która jest zaakceptowana też, wydaje mi się, przez Ministerstwo Zdrowia, Polskie Ministerstwo Zdrowia. I druga piramida, bardzo świeża, którą teraz się świat bardzo podpiera, to jest piramida opublikowana przez Harvard. I obie piramidy, to co do czego zachęcają, żeby jeść najwięcej, to jest aktywność fizyczna. Tak, zaraz wyżej pojawiają się warzywa, owoce w Harvardzie, potem są produkty pełnoziarniste, zbożowe. Niemniej jednak podstawą naszego zdrowego odżywiania się jest aktywność fizyczna. W piramidzie WHO jest podobnie, tyle że WHO sugeruje zaraz po aktywności fizycznej więcej produktów zbożowych, a potem warzywa, owoce. I w Harvardzie jeszcze jest to, że zachęca do picia dużej ilości wody. Niemniej jednak tym wspólnym mianownikiem obydwu piramid jest aktywność fizyczna. Mamy się ruszać, to jest nasze główne jedzenie. Pytanie, co powoduje, że się ruszamy, jakie są konsekwencje tego? No, dla mnie jest proste. Gdybym taką piramidę trochę zaspekulował i wymyślił piramidę Grzegorza Pawłowskiego, to oczywiście to prowadzi do tego, że oddychamy głębiej. Czyli dajemy sobie tą energię tego naszego głównego pożywienia, jedzenia właśnie przez uruchomienie w pełni płuc. No właśnie, aktywność fizyczna wydaje się w naturalny sposób powiązana z oddechem, ale jaki związek z oddechem ma przyswajanie pokarmów? No też to właśnie jest bardzo kultywowane na Dalekim Wschodzie, żeby jeść powoli na przykład i żeby jedząc dotleniać ten pokarm. Wtedy potrafimy się nasycić, najeść mniejszą ilością pokarmu. Jest on lepiej przyswajalny. Wykorzystujemy go dużo bardziej niż kiedy jemy szybko, połykamy i nie nasycamy go oddechem niejako. Kolejnym aspektem naszego życia związanym z oddychaniem jest równowaga psychiczna. No często, kiedy się zdenerwujemy, jakby podświadomie bierzemy głęboki oddech, żeby się uspokoić. Jaki jest mechanizm tej zależności? No to właśnie jest bardzo związane ze stresem, prawda? Pojawia się jakiś czynnik stresogenny, jakaś informacja, coś nas zaskakuje. To pierwszym aspektem tego jest to, podświadomie, spłucamy oddech albo go wstrzymujemy. Nie chcemy tego czuć. Drugim, właśnie kolejnym momentem jest taki, kiedy zdamy z tego sprawę, a nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jest to, że często bierzemy głębszy wdech i coś zaczyna wracać do równowagi właśnie. Także niejako oddech nas sam zaczyna prowadzić, o ile go nie zamrażamy na zbyt długo i nie blokujemy. Same zwrócenie uwagi na oddech, przyjrzenie się mu, wzięcie świadomego jednego wdechu, oddechu dwóch, trzech, powoduje już, że wracamy do równowagi. To jest takie proste często. Jeden z moich inspirujących nauczycieli, Eckhart Tolle, piękną rzecz powiedział właśnie, że jeden świadomie wzięty wdech jest już medytacją. Także to słowo trochę straszy niektórych ludzi na zachodzie, ale medytacja to jest stan poszerzonej świadomości, takiego pełniejszego funkcjonowania i nie jest związany z jakimś siadaniem w lotosie czy zapalaniem świecy przy tym, tylko pewnym stanem poszerzonego umysłu, który możemy być bardzo często. I bardzo często najprościej to rozpocząć właśnie jednym głębszym, świadomym oddechem, który niesie same korzyści dla wszystkich tych czterech sfer. Pisze Pan w książce też o wpływie oddechu na to, co dzieje się w naszym mózgu. Zmiany tempa i głębokości oddychania wywołują zmiany w jakości i rodzaju peptydów uwalnianych przez mózg. Chodzi mi o endorfiny, które, jak wiemy, są wyjątkowo pożądane i trzeba się
nieźle napocić, aby móc się nimi nacieszyć. Jak to jest, proszę powiedzieć? Właśnie ta informacja jest oparta na badaniach pani Candens, nie pamiętam nazwiska w tym momencie, która jest związana z jakąś biotechnologią. Ona odkryła, pisała całą książkę o tym, w Molekuły Emocji, taki tytuł, która jest wydana też po polsku, gdzie właśnie dużo jej badań poszło w tym kierunku, że wszystkie w zasadzie endorfiny, które są w ciele, są też w układzie oddechowym i że bardzo dużo wskazuje na to, że właśnie poprawa oddechu też uwalnia do naszego organizmu całe grupy endorfin, które, no, które są substancjami szczęścia, przypomnijmy, właśnie tego, że czujemy się dobrze i chce nam się żyć i cieszyć życiem. Te endorfiny produkowane są właśnie dzięki pogłębionemu oddechowi, który jest wynikiem wysiłku fizycznego, czy nie tak? Też. Myślę, że na pewno jest ważnym czynnikiem, ważnym wsparciem do tego. Skoro już wiemy, jakie korzyści płyną z prawidłowego oddychania, może powiedzmy, jak w ciągu pracowitego, często bardzo stresującego dnia możemy przy użyciu technik oddechowych zrelaksować się i podładować sobie troszeczkę baterię. Jest dużo prostych właśnie technik takich związanych z tym. Tak, którą najbardziej lubię, to jest to, żeby jeżeli możemy, mamy taką możliwość, na chwilę zamknąć oczy. To jest oczywiście też można zrobić tego bez zamykania oczu, ale łatwiej jest. Wziąć kilka głębszych wdechów, przeskanować swoje ciało. Po prostu przejść tak jak takim właśnie skanerem przez całe ciało, sprawdzić, co się w nim dzieje. Pooddychać chwilę naszym nastrojem, naszymi uczuciami i przyjrzeć się przez chwilę myślą. Także to proste ćwiczenie, jedno z najważniejszych w ogóle w rozwoju osobistym, przywraca nas do poszerzonej świadomości właśnie i bycia w pełni w tu i teraz, którego gdzieś uciekamy zwykle. A jest to dla nas bardzo naturalny stan, który znamy z dzieciństwa. Bardzo ważne, żebyśmy w ogóle mogli cieszyć się teraźniejszością, tym, co robimy. Nawet będąc w intensywnym dniu, jeżeli potrafimy się na chwilę zatrzymać, wziąć kilka wdechów i zrobić te trzy obserwacje, takie ciało, uczucie, emocje i umysł, to jest to bardzo przywracające nas do równowagi i bardzo zachęcam do tego. To jest oczywiście tylko czubek góry lodowej, taka chwila relaksu. Tak naprawdę... Wtrącę się. Proszę. Tak, czubek góry lodowej, ale wszystko zaczyna się od takich czubków właśnie. Tak. I samo właśnie zrobienie prostych rzeczy, które trwają 30 sekund, 10 sekund, minutę, są ogromnymi krokami. To jest dużo lepsze niż planowanie, że będę medytować powiedzmy 20 minut dziennie, ale od jutra, prawda? I że tak powiem, po miesiącu nic się nie zmienia. Później od poniedziałku. Tak, to jest ciekawe też, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, że kiedy próbujemy wprowadzić do naszego życia dużą zmianę, on uruchamia substancje lękowe, uruchamia tą część mózgu, która się boi tej zmiany, oporuje i sabotuje mnóstwo pozytywnych zmian, które się wydają samymi korzyściami. Ale właśnie takim obejściem, tego takim bypassem tego mechanizmu w nas jest to, żeby zacząć robić coś małego. Czyli metoda drobnych kroków. Trzy świadome, głębsze wdechy, taki mały krok, które zajmą nam 10 sekund, 15, 20 i to wystarczy. To już nas będzie zmieniało. Do tego bardzo zachęcam. Zostańmy w tym punkcie rozmowy na moment, bo chciałabym właśnie zapytać, co jest istotą tego świadomego oddechu? Czy powinniśmy pracować nad jego głębokością, czy nad tym, żeby te oddechy były równomierne? Co jest tutaj najbardziej istotne? To jest bardzo dobre pytanie, bo najbardziej istotne w pracy z oddechem, z moich 20-paroletnich odkryć, jest to, żeby oddechem nie za bardzo manipulować, żeby być go przede wszystkim ciekawym. Kiedy zaczynamy przyglądać się oddechowi, niejako podążać za nim, on zaczyna naturalnie, samoistnie się rozwijać. On sam się pogłębia, zaczyna nas prowadzić. Trochę jest takim naszym pierwszym coachem życiowym, który oddech jest tą częścią nas, która bardzo dużo więcej wie o nas, czego potrzebujemy, często niż nasz umysł. I zaufanie mu, podążanie jest zawsze bardzo korzystne. On się będzie rozwijał, pogłębiał i tym bardziej im mniej będziemy właśnie nim manipulować, im mniej będziemy coś chcieli z nim zrobić, naturalnie będzie wracał do swojego optymalnego stanu. I nie musimy myśleć o żadnych przeponach, o tym, czy górą płuc, czy dołem,
tylko przyglądać się temu, bo oddech i tak powoli będzie te wszystkie przestrzenie sobą ogarniać. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Grzegorz Pawłowski, autor książki Oddech, oddychaj świadomie, żyj pełniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również żegnam się z państwem. Elwira Kaganowicz. Powtórka programu. Autopromocja. Współczesna edukacja to kultura otwartych drzwi, ale też oczekiwania i zaufanie społeczne. Czy jest szansa na sukcesy w nauczaniu? Magdalena Swat-Pawlicka odpowiada: tak, jeśli nauczyciele potrafią nawiązywać relacje z uczniami, a tak zwany system nie ogranicza samodzielnych wyborów. Kobiety sukcesu dziś o 13.15. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina trzecia. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd bezwzględnie walczy z korupcją i oszustami, powiedziała wicepremier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Szymbarku w Małopolsce. Politycy PiS do lipca będą odwiedzać miejscowości w całym kraju, by wsłuchać się w głosy Polaków. Wicepremier Szydło zwróciła uwagę na piramidy finansowe i nieuczciwych ludzi, którzy próbują ubić własne interesy i własne biznesy na krzywdzie innych. Beata Szydło wskazała m.in. na Amber Gold. Podkreślała, że reforma sądownictwa była wprowadzona m.in. po to, aby wreszcie Polacy mogli czuć się bezpiecznie. Natomiast minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Boguchwałę pod Rzeszowem. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała, że na program Dostępność Plus, który ułatwi seniorom niepełnosprawnym czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej, trafią nawet 23 miliardy złotych. To jest taka bogata oferta dostępności, która dotyczy, no nie wiem, infrastruktury budowlanej, infrastruktury transportowej czy innych działań, które są adresowane dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. Jest to program wieloletni, program, który będzie współfinansowany ze środków europejskich, ale też będzie finansowany z budżetu państwa i to są niebagatelne, niemałe pieniądze. Program Dostępność Plus zainauguruje w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podpisze w Warszawie pakt na rzecz dostępności wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół i uczelni czy przedsiębiorców. W Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Chcą się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, by przedstawić mu najsłabszą grupę społeczną w Polsce, która potrzebuje pomocy. Prezes PiS zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera, powiedziała rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. A wśród postulatów protestujących jest m.in. zwiększenie dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł na niepełnosprawne dzieci po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Ta sprawa ma szansę być rozwiązana przez Sejm do połowy maja, mówi Jarosław Sewin z Prawa i Sprawiedliwości. To jest propozycja Funduszu Solidarnościowego, tak to nazwał premier. Konkrety będą przedstawione, prawdopodobnie będą dotyczyły absolutnie najbogatszych ludzi, nie żadnej klasy średniej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie tzw. daniny solidarnościowej. Fundusz ma być tworzony z opodatkowania, jak zaznaczył premier, w niewielkim stopniu osób najlepiej zarabiających. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wciąż prowadzą w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku akcję wymierzoną przeciwko środowisku neofaszystów. W mieście tym miał się odbyć koncert propagujący tę ideologię i system, poinformowała prokuratura przed północą. Przeszukano m.in. pomieszczenia, w których miał odbyć się koncert. Akcja rozpoczęła się po południu i wciąż trwa, dlatego prokuratura nie może ujawnić, ile osób zatrzymano i czy znaleziono materiały propagujące neofaszystowski ustrój państwa. Działania ABW i policji odbyły się na polecenie prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi w okręgu świdnickim wszystkie śledztwa związane z propagowaniem nienawiści oraz systemów totalitarnych. Kilkuset działaczy i sympatyków francuskiej skrajnej prawicy blokuje przełęcz Echelle w Wysokich Alpach.
Wiedzie tamtędy szlak, którym nielegalni imigranci przedostają się z Włoch do Francji, aby potem dotrzeć na Wyspy Brytyjskie. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Protestujący ustawili na przełęczy plastikowy płot, a na zboczu umieścili transparent z napisem No way, Boude, close. Przejścia nie ma, granica zamknięta. Nielegalni imigranci często ryzykują zdrowiem i życiem, zapuszczając się w wysokie góry. Pochodzą z Afryki i nie mają żadnego doświadczenia w przygotowaniu się do wędrówki w śniegu i na mrozie. Mimo iż jest to sprzeczne z prawem, imigrantom pomagają mieszkańcy pobliskiej wioski, dostarczając im odzież, żywność i odwożąc ich na najbliższy dworzec kolejowy. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zapowiedział w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie toczy się debata nad propozycją nowej ustawy na temat imigracji i zasad przyznawania azylu politycznego, wzmocnienie kontroli na granicy francusko-włoskiej, którą, jak się ocenia, w ubiegłym roku usiłowało przekroczyć 50 tysięcy uchodźców. W Alpach, w blokadzie, która ma trwać także przez całą noc, biorą udział przedstawiciele skrajnej prawicy z Włoch, Węgier, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii i z Niemiec. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W nocy na Podkarpaciu i w Karpatach przelotne opady deszczu, ale zanikające. Na termometrach 2 stopnie na Suwalszczyźnie, Podlasiu i terenach podgórskich. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2, do 7 stopni miejscami na zachodzie, południu i w centrum kraju. A w ciągu dnia 15 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum, 23 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 3. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gliwicach, tak zwani niedzielni kierowcy mogą stracić prawo jazdy. Sąd uznał bowiem za zasadną decyzję starosty częstochowskiego, który na podstawie wniosku policjanta zdecydował o skierowaniu nieudolnego kierowcy na egzamin. Policja ma zresztą takie prawo od dawna, ale jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, rzadko z niego korzysta. A tematem zajęła się Paulina Kozion. Policjant ma prawo wystąpić z wnioskiem do starosty o skierowanie kierowcy na sprawdzenie kwalifikacji. Ale to tylko w sytuacji, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby. Sąd uznał za zasadną decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w Częstochowie, że doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego przez stronę postępowania. Paweł Kornacki, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. A także strona błędnie odczytywała sygnały świetlne dawane przez policję w trakcie tej czynności zatrzymywania i sąd uznał, że te okoliczności potwierdzają istnienie uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do kwalifikacji strony jako kierowcy. Każdy z nas obserwuje poczynania kierowców, którzy przemieszczają się po drogach w naszym kraju i każdy ma jakąś ocenę. Jeden jeździ lepiej, drugi jeździ gorzej. Podobnie policjant, w szczególności policjant ruchu drogowego, który zajmuje się przede wszystkim tą tak zwaną działką pod nazwą ruch drogowy, najczęściej kontroluje kierowców i najczęściej ma z nimi do czynienia, on ocenia, czy dana osoba, jej zachowanie na drodze budzi zaufanie, czy ta osoba umie faktycznie kierować pojazdem, umie stosować się do przepisów ruchu drogowego, czy też nie. Takie sytuacje, kiedy policjant podejmie decyzję, że jednak ta osoba, ten przysłowiowy Jan Kowalski, jednak coś jest z nim nie tak, jeżeli istnieją uzasadnione poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby, czyli sam policjant naocznie stwierdzi. Dodatkowo może posiłkować się jakimiś świadkami, a to zdarzenia drogowego lub też innej sytuacji drogowej. I to taką, w takiej sytuacji policjant musi stwierdzić, że to ta osoba powinna być zweryfikowana jako osoba uprawniona do kierowania pojazdem. Jeżeli my jesteśmy już przygotowani, to uruchamiamy pojazd. Jak się okazuje, nie trzeba być tylko piratem drogowym, ale również można nieumiejętnie jeździć pomimo prawa jazdy od kilku lat i stracić prawo jazdy. Czy słusznie? Oczywiście, że słusznie. Przeważnie ludzie polemizują z sądami, ale w tym przypadku raczej chyba nie ma szans. Instruktor nauki jazdy Wojciech Ziółkowski z Ośrodka Szkolenia Kierowców LAMBO. I nie ma po co w ogóle, bo jak widzimy, co się dzieje na naszych drogach, no to aż się prosi o rozum u kierowców, a no, w tym nie grzeszą. On wskazywał tutaj na notatce urzędowej sporządzonej przez funkcjonariusza policji, który zatrzymał kierującego do kontroli. Tutaj funkcjonariusz policji w notatce
trakcie podawania przez policję sygnału do zatrzymania latarką z czerwonym filtrem, odczytał go w ten sposób, że policja zamierza wjechać przed jego pojazd i jedynie go wyprzedzić, a nie zatrzymać do kontroli. Jeżeli policja zatrzymuje kogoś do kontroli, to dany kierowca musi wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji. Zjeżdża sobie do prawej strony z kierunkowskazem, żeby wszyscy widzieli, co on czyni. Nie staje, gdzie popadnie, no jeżeli nie myśli. Dany policjant widzi, co się dzieje w ogóle, zabiera mu prawo jazdy, a sąd to rzeka. Trudno stwierdzić czasami, czy ten człowiek na pewno powinien posiadać uprawnienia, czy przypadkiem nie należy zweryfikować tego, co on potrafi. Filip Grega z Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy. Od tego jest policja, żeby pilnowała porządku, aby w ruchu drogowym uczestniczyli tylko ludzie, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności. No ale to z czego to wynika? Człowiek, który ma kilka lat prawo jazdy, nie potrafi się zachować na drodze. No z braku myślenia, jakaś psychomotoryka u niego jest w ogóle kiepska. Bo to też zależy od wieku, ale no nawet nie koniecznie od wieku, bo i bardzo młodzi są tacy, że czy dałby się ich w ogóle przed skierowaniem na kurs na jakieś testy dać, na psychotechnikę czy coś, bo się okazuje, że wielu ludzi nie ma jakiejś koordynacji wzrokowo-ruchowej, później jakimś cudem mu się uda zdać ten egzamin, no i tragedia na drodze, no. Takie sytuacje występują nadal rzadko, to właściwie są, można powiedzieć, jednostkowe przypadki, ale prawo zezwala na taką weryfikację kierowców przez organ kontroli ruchu drogowego, jakim jest w tym przypadku policja. Ale zauważa pan to też wśród kursantów, że no, u nich jest jakiś problem z psychomotoryką i pomimo tego, że zdali jakimś cudem, jak sam pan mówi, prawo jazdy, to pan nie do końca jest pewien, czy będą dobrymi kierowcami? No więc powiem szczerze, że u niektórych to się wyczuwa się to i widzi. Z tym, że w miarę wyjeżdżonych godzin, prawda, to się wszystko poprawia i jeżeli ktoś jest mądry, mówię o takim danym kursancie, ma jakąś samokrytykę, no to potrafi zorientować, że to nie chodzi o to, żeby iść tam i stać, tylko o to, żeby wszyscy byli bezpieczni na drodze i on sam. No, więc sobie biorą te dodatkowe jazdy i jakoś to wygląda później, nie? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Debata Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Rozpoczynamy debatę Polskiego Radia 24 poświęconą pracowniczym planom kapitałowym, a więc tak naprawdę wysokości naszych przyszłych emerytur. Moimi gośćmi są profesor Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Witam. Doktor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogdan Grzybowski, OBZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, pracownicze plany kapitałowe to projekt, który dla jednych jest nieodzowny, bo uratuje Polaków od głodowych emerytur. Dla drugich to OFE bis, do których mają bardzo wiele zastrzeżeń. No i pytanie do Państwa. Jaka jest Państwa ocena? Które zdanie według Państwa jest prawdziwe? Może Pani Profesor Oręziak na początek. Ja powiem na początek, że to jest właśnie OFE bis, czyli rozwiązanie, którego nie należy wprowadzać, bo OFE były i są rozwiązaniem szkodliwym z punktu widzenia emeryta, z punktu widzenia finansów publicznych. Jest to rozwiązanie, które utrzymywane jest tylko po to, żeby rynek finansowy mógł ciągnąć zyski i instytucje finansowe, które na nim działają. A to rozwiązanie w postaci pracowniczych planów kapitałowych też jest wprowadzane po to, żeby właśnie zapewnić zyski tym instytucjom i podmiotom z nimi powiązanym, bo z pewnością nie ma możliwości, żeby to służyło emeryturom, żeby rozwiązało problem niskich emerytur w przyszłości dla dużej części Polaków. Więc jest to rozwiązanie też szkodliwe z punktu widzenia finansów publicznych. Po prostu ja nie jestem w stanie znaleźć ani jednej dobrej rzeczy związanej z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi. Natomiast zupełnie mnie nie dziwi, że popierają to ludzie związani z rynkiem finansowym i cieszą się z tego i nie mogą się tego doczekać. No to jest oczywiste po prostu, no ale ja liczę na to, że są też ludzie, którzy bronią finansów publicznych i bronią interesów emeryta. Pani profesor, ocena jednoznaczna to teraz pan Paweł Borys. Czy mogę pana określić jako autora tego pomysłu? Może współautora. No pan Paweł Borys, bardzo proszę. Znaczy szkoda tak, że pani profesor Oręziak nie poparła tych tez żadnymi argumentami. Bo, za chwilę już bo trzeba zwrócić wszystkim uwagę, że ja jestem też dosyć krytyczny co do OFE,
ale pracownicze plany kapitałowe są systemem zupełnie innym niż były OFE. Przepraszam, że tak przerwę, ale proszę powiedzieć, jakby pan miał powiedzieć jednym zdaniem dla przyszłych polskich emerytów, a dzisiejszych pracowników, czym się różnią na tyle, żeby oni je zaakceptowali? Tak, no jest kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, OFE zgodnie z ustawą były częścią publicznego systemu ubezpieczeń społecznych. Po drugie, nie były finansowane z dodatkowych oszczędności, tak jak PPK. PPK mamy odkładać coś dodatkowego. W przypadku OFE po prostu podzielono składkę ZUS-owską. Powstała luka w systemie powszechnym. Zgodnie z tym, co zresztą mówi pani profesor, rzeczywiście powstał w tym na skutek tego dług publiczny. W systemie PPK jest zupełnie inaczej. To są realne dodatkowe oszczędności prywatne, gospodarstw domowych. System jest dobrowolny, niekonkurencyjny z tym systemem powszechnym. To jest po prostu system długoterminowego oszczędzania. Nie ma nic z tym złego. No tak jak oszczędzamy w bankach, tylko że to są środki głównie krótkoterminowe, to system pracowniczych planów kapitałowych ma stworzyć tani, efektywny sposób oszczędzania dla Polaków długoterminowego w sposób taki, że za pośrednictwem pracodawców tworzone są takie plany kapitałowe. Jeżeli pracownik odkłada ze swoich oszczędności jedną złotówkę, to drugą dokłada mu wspólnie pracodawca i jest dopłata ze strony budżetu. Nie ma tutaj zbyt dużego wpływu na finanse publiczne. Mamy do czynienia z tym, że rzeczywiście polskie gospodarstwa domowe mogą w sposób efektywny, długoterminowy gromadzić kapitał na starość. Tylko tak jak powiedziałem, to nie jest system konkurencyjny do systemu powszechnego. Ten system powszechny, publiczny też trzeba wzmacniać. On ma dawać tą podstawową gwarancję bezpieczeństwa na emeryturze, ale wiemy, że z powodu zmian demograficznych, z konstrukcji tego systemu, te przyszłe emerytury będą niskie i warto, żeby Polacy, korzystając też z tego, że mamy jednak trochę wyższe dochody, mogli gromadzić dodatkowy kapitał, który będzie im służył do tego, żeby po prostu mieć wyższy standard życia na starość. Rozumiem, że tutaj pan pewne szczegóły mi się nie zgadzały, typu złotówka do złotówki, ale jesteśmy na razie na poziomie ogólności, więc jeszcze o szczegółach powiemy. Teraz ogólnie państwa pytam. Pan dr Paweł Wojciechowski, czy my musimy uczyć Polaków na siłę długoterminowo oszczędzać we wskazanej im formie? To znaczy, uczyć to ich nie nauczymy, ale możemy ich szturchnąć, tak jak powiedział Richard Taylor na listach z ubiegłego roku z ekonomii, który powiedział, że potrzebne w systemach na przykład emerytalnych potrzebne jest takie szturchnięcie, żeby ludzie chcieli po prostu przystąpić do programu i takie szturchnięcie jest fantastycznie rozwiązane właśnie w programie PPK. To są dopłaty powitalne i również potem kolejne dopłaty to składkowe. 250 zł. Tak, to jest dobry pomysł. To się panu wydaje atrakcyjną kwotą? To jest atrakcyjne. To jest atrakcyjne porównując do różnych innych systemów, chociażby nowozelandzkiego KiwiSaver czy brytyjskiego. Także z punktu widzenia gdyby tego, co mówi Paweł Borys, że tutaj chodzi o długoterminowe oszczędności i kumulowanie tych oszczędności, to jest bardzo potrzebne gospodarce. I to z tego punktu widzenia absolutnie uważam, że to jest idealnie trafiona propozycja na te czasy. Rozumiem, że pan świadomie powiedział gospodarce, a nie przyszłym emerytom. Tak, dlatego drugi aspekt to jest taki, jak dany system wprowadzony oszczędności dobrowolne, które chcemy stymulować, tych dodatkowych oszczędności, a nie tych obowiązkowych, jak on pasuje do obecnego systemu. I to jest, czy on jest dobrze adresowany. I tutaj było pytanie, czy to są oferty PiS, czy uratuje ten system Polaków od głodowych emerytur. No więc od głodowych emerytur nie uratuje Polaków, ponieważ tą częścią powinien zająć się przede wszystkim system powszechny, który również trzeba zreformować. Nie dlatego, że coś jest nie tak, tak w zakresie wydolności systemu, ale przede wszystkim dlatego, że no właśnie wiele osób jest niezatrudnionych, bardzo mamy nisko stopy zatrudnienia, jest bardzo wiele tak zwanych umów, tak zwanych śmieciowych, tak, wiele na kontraktach nietypowych, ludzie po prostu na niższe, płacą niższe składki, będą mieli niższe emerytury, jest wiele osób samozatrudnionych, które mają również niższe składki, niższe umowy, niższe osoby na umowach o pracę. Jest w związku z tym generalnie jak gdyby baza ta składkowa, tak, czy ta druga, która powoduje, że z tych składek ma mieć przyszłe emerytury, jest stosunkowo w Polsce ograniczona. W związku z tym wiele z tych osób, które na przykład
większości tak są na minimalne wynagrodzenie, po prostu tego systemu nie będzie mogło przystąpić, bo nie będzie chciał odkładać tych pieniędzy w tym systemie. Więc to nie jest do końca dla nich. W związku z tym widmo ubóstwa na emeryturze, które dotyczy właśnie tego segmentu osób, tych najbiedniejszych, tak, najniżej zarabiających, ten program prawdopodobnie ich nie obejmie, bo oni sami nie będą się w tym systemie uczestniczyć. I to musi być rozwiązane w ramach systemu powszechnego, a nie w ramach systemu dobrowolnego. No to pan Bogdan Grzybowski. Myślę, że zechce się pan odnieść do bazy i do paru innych rzeczy. To, co powiedział pan główny ekonomista ZUS, jest prawdą, a mianowicie to, że te wszelkiego rodzaju kapitałowe systemy nie naprawią tego, co popsuła reforma z 1999 roku, a więc przejście ze zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki spowodowało to, że nasze emerytury zostały obniżone o połowę. Druga rzecz, te niskie świadczenia nie dotkną tak boleśnie jeszcze osoby, które mają naliczany kapitał początkowy, ale dotkną boleśnie te osoby dzisiaj, które nie przekroczyły 40 roku życia, bo ich stopa zastąpienia będzie na tyle niska, że rzeczywiście wszyscy mogą znaleźć się w pomocy społecznej. Z tego tytułu... Mówi się o 30 albo 28% wobec obecnych 60%. Z tego tytułu niezbędny jest jakiś element, który by złagodził tą sytuację. Czy pracownicze plany emerytalne złagodzą tą sytuację? Wątpię, ponieważ to, czego potrzebują pracownicy, to sprawnie funkcjonujący publiczny system emerytalny oparty na solidarności międzypokoleniowej. I zgadzam się z głównym ekonomistą ZUS, że należy najpierw poprawić system, publiczny system, a on jest o tyle wadliwy, że na 16 milionów pracujących średnio licząc tylko połowę z nich opłaca w pełnej wysokości składki do ubezpieczeń społecznych. Pozostali w różny sposób unikają płacenia składek. I to by w znakomitym stopniu poprawiło. Natomiast jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, to zaufanie do całego systemu dodatkowych emerytur zostało nadwątlone w momencie, kiedy państwo zagrabiło drugi filar emerytalny, czyli 75% środków z otwartych funduszy emerytalnych. I dzisiaj oceniamy, że te obietnice składane przez autorów projektu pracowniczych planów kapitałowych, jakie pieniądze mogą zostać zgromadzone w tych planach, no to wątpimy w to, że to poprawi sytuację w znakomity sposób emerytów, ponieważ pracownicze plany nie są bowiem systemem o zdefiniowanej składce, czyli z góry ustalonym świadczeniu. Nikt tu niczego nie gwarantuje. To jest system o zdefiniowanej składce, w którym wiadomo, ile masz wpłacić, ale nie wiadomo, ile otrzymasz z powrotem. No ja tutaj jeszcze mam taką wątpliwość, bo dwóch już panów po kolei powiedziało, że najpierw trzeba zreformować ZUS. Może nie najpierw, to ja już trochę uprzedziłam to, co chciałam powiedzieć później, ale że trzeba zreformować ZUS koniecznie. System ZUS-owski, tak to nazwijmy, mówiąc językiem prostym. Okej, system ZUS-owski. No proszę panów, ale to może należy to zrobić najpierw, a nie wymyślać jakieś dodatkowe plany, dodatkowe propozycje, które panowie tutaj mówią niewiele poprawią najuboższym, bo trzeba zreformować system ZUS-owski. No tak jakby trochę od tyłu. Jeszcze przepraszam, zanim oddam pani Małgorzacie Rusewicz głos, to może jeszcze... Szanowni państwo, Polacy muszą wiedzieć, że jakkolwiek zreformujemy system publiczny, z czym się zgadzam, poszerzymy bazę składkowania, demografia jest nieuchronna. Dzisiaj 4 osoby pracują, 1 osoba przebywa na emeryturze. Za 20 parę lat będzie 1:1. Czy chcemy, czy nie chcemy, wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych będzie niska. I to Polacy muszą wiedzieć. I co więcej... Ale za 20 lat już będzie lepiej, bo jest 500+. Nie, przy tej demografii jest dzietność, wskaźnik dzietności jest 1,4. No na razie tak. A wskaźnik zastępowalności pokoleń 2,1. Wskaźnik obciążenia pokoleń będzie właśnie 1:1. I teraz, żeby zapewnić wyższe świadczenie emerytalne, musielibyśmy mieć liczbę urodzeń w tej chwili 500-600 tysięcy, a mamy 400.
Po prostu tego nie zmienimy z dnia na dzień. I teraz nie możemy przerzucać na nasze dzieci, na przyszłe pokolenie, całej odpowiedzialności za utrzymanie przyszłego pokolenia dużego osób przebywających na emeryturze. Musimy dzisiejszemu pokoleniu jeszcze wyżu demograficznego pracującemu stworzyć dodatkowy system, w ramach którego oni odłożą dodatkowe środki, żeby miały na ten okres emerytalny. Bo nasze dzieci pozwyczajnie nas w przyszłości nie utrzymają. Odłożą czy nie za chwilę, o tym pani Małgorzata Rusewicz na razie, czy to jest drugie OFE? Ja myślę, że to jest pytanie szczególnie do pani skierowane, chociaż pani jest ostatnia, no dlatego, że jest pani z Blanki, że chyba z tym OFE powiązana tutaj.